Pani Emilia Szumiło i ma Pani Merlena Zarzecka, przedszkole Słoneczna ósemka. Są gośćmi Radia 5. Dzień dobry. Dzień dobry. Okazuje się, że przedszkolaki, te małe dzieci z przedszkola, sześciolatki, już znają się na matematyce. Pokazała nam to Olimpiada Matematyczna, która od dwóch lat odbywa się w Słonecznej ósemce. W tym roku druga edycja tej Olimpiady i mamy mistrzynię. To od tego zacznijmy. Mhm, tak, dokładnie tak. W przeddzień Dnia Królowej Nauk, Święta Królowej Nauk, odbyła się druga międzyprzedszkolna olimpiada matematyczna, w której wzięły udział dzieci z dziesięciu euckich placówek. Olimpiada miała właśnie na celu pokazanie, że matematyką doskonale można się bawić, że matematyka to nic strasznego. I olimpiada pokazała nam jak jakie mamy zdolne dzieci i jakie mamy talenty wśród naszych przedszkolaków. No i są talenty. Dziewczynka zwyciężyła. To jest tak, że dziewczynki są lepsze. Ja muszę powiedzieć, Karolina Nowak, tak, najlepszą matematyczką wśród przedszkolaków jest. Tak to jest, że dziewczynki są lepsze z matematyki od chłopców, przynajmniej w tym wieku, czy tu nie ma zasady? Wydaje mi się, że jednak nie ma reguły, nie ma zasady. W tamtym roku mistrzem Opiec. został chłopiec, także. W tym tak, roku że nie ma. Jak wy sprawdzacie wiedzę takich małych dzieci, jeżeli chodzi o matematykę? No przecież trudnych zadań im się nie da. Przynajmniej tak mi się wydaje, że trudnych zadań. Yy, powiem tak. Yy, dzieci, które mają niebywałe umiejętności yy, matematyczne, może to jest za duże słowo matematyczne, jak dzieci są malutkie, ale już widzimy na, podczas zabaw, yy, co dzieci potrafią zrobić. Yy, ich spostrzegawczość, logiczne myślenie już od maluszków. Przeliczanie, przesuwanie, dokładanie, jak świetnie sobie radzą. Jeżeli się wychwyci taki talent od najmłodszych lat, później wiemy, że trzeba po prostu troszeczkę podkręcać śrubę troszeczkę trudniejsze zadania. I co najważniejsze, dzieci muszą wiedzieć, że nie zawsze się wygrywa, bo to nie o to chodzi. One muszą po prostu się świetnie bawić. Jeżeli od samego początku Matematyka jest super zabawą. Przychodzą, przychodzi to wszystko dla nich z łatwością. Pokonują zadania, tym bardziej te zadania, które były na olimpiadzie, jak nauczycielki potem mówiły. Że w większości rzeczywiście ćwiczy się to, tak i co pokazuje, że nauczycielki jakby wychodzą poza to, co jest w podręcznikach, starają się uczyć dzieci, pokazywać ciekawe, tak ciekawe zadania. A ja tak przerwę, bo ja spojrzałem na te zadania i tak sobie popatrzyłem, to nie są banalne zadania w stylu, no nie wiem, masz dwa patyczki, dołóż do tego dwa patyczki i, i co ci z tego wyjdzie? Nie. To są zadania, które zmuszają te maluchy, te sześciolatki do logicznego myślenia, do trochę nawet abstrakcyjnego myślenia, bo były zadania, po pierwsze, z matematyki, no, dodawanie, odejmowanie. Były zadania z orientacji przestrzennej, ale były też zadania, no, geometryczne, kiedy dzieciaki robiły figury geometryczne, także, no, nie jest łatwo. Czasami i dorosły, i i, I dziecko w szkole może mieć problem z tymi zadaniami. To prawda. Spostrzeganie przestrzenne jest bardzo trudne, ponieważ wzór, tak, który dzieci otrzymały, był płaskim rysunkiem. To może powiedzmy, dzieci otrzymały jakby siatkę danych figur. Tak, dzieci figur. otrzymały siatki trzech figur przestrzennych. W woreczku otrzymały rurki i łączenia do tych rurek. I na podstawie tych obrazków musiały stworzyć przestrzenną figurę. Przestrzenną. figurę Yy, I powiem tak, yy, na, na obrazku wyraźnie było wskazane, jeżeli dziecko było spostrzegawcze, mogło samo się domyśleć, z ilu elementów powinna ta figura się składać. Yy, niestety wiele dzieci gubiła szybkość chęcia bycia pierwszym. No miałem tak miał zapytać, błędu. jak sobie maluchy radziły z takimi zadaniami? Rozwiązywały, bo popełniały błędy, ale rozwiązywały, udało się? Yy, 99% dzieciaków ułożyło poprawnie figury. Co było ciekawe, że potrafiły same poprawiać własne błędy, ponieważ łączenia było ważne, żeby w, odpowiednią, w odpowiednio umocować rurkę. I nie wszystkie dzieci robiły to poprawnie, czyli z ostrosłupa wychodziło coś na zasadzie zaokrąglonej figury. Przypatrywały się obrazkowi, przypatrywały się swojej figurze, i to było fantastyczne, że potrafiły naprawić własny błąd, czyli świetnie kojarzyły. I w większości dzieci y, większość dzieci potrafiła naprawić ten błąd. Tutaj przy tym zadaniu też doskonale wyszła y, współpraca pomiędzy dziećmi, ponieważ tak. było to zadanie grupowe. Bo dzieci pracowały w grupach. To też musimy powiedzieć. Były dwa sposoby oceniania. Po pierwsze, każde przedszkole miało swoją reprezentację dwuosobową reprezentację i ta reprezentacja zbierała punkty, ale też dzieciaki zbierały punkty na własny rachunek. W tak, a swoje indywidualne konto i w tym sposobem mogliśmy wyłonić i zwycięskie szkole i mistrza matematyki. To jeszcze powiemy, że e, tak. E, najlepsze, jeżeli chodzi o drużynę, to niepubliczne przedszkole Promyk, tak? E, jeżeli chodzi o drużyny, zwyciężyło miejskie przedszkole Niezapominajka. Niezapominajka, tak. tak niezapominajka. Natomiast a... mistrz matematyki, właściwie mistrzyni, e, mistrzynią okazała się Karolina Nowak z niepublicznego przedszkola Promyk. To teraz już wszystko wiemy. O zadaniach jeszcze chciałam porozmawiać. Z czym dzieciaki miały największy problem? Które to było zadanie? Największy problem dzieciom sprawiło zadanie indywidualne: japońskie łamigłówki. Tak nazwaliśmy troszeczkę... <grych> Można powiedzieć, że nazwa nie wskazywała zupełnie, czego się spodziewać. O A co na chodziło czym to polegało? Zadaniu? Dzieci otrzymały dwie plansze. Na każdej planszy były cztery diagramy. W diagramie były rozsypane różne obrazki. A obok diagramu yy, widniała cyfra. Zadaniem dzieci było zakreślić tylko i wyłącznie kwadratem tyle elementów, ile wskazywała cyfra przy diagramie. I tu jest ważne to słowo kwadrat, bo Dokładnie to musiała tak. być figura kwadrat. Kwadrat. A dzieciaki mają problem z odróżnieniem kwadratu chociażby od prostokąta? Głównie chodziło o prostokąt, ponieważ. Yy, szczęśliwe, tak, że udało im się super, ale jednak niestety większość planż była zaznaczona nie kwadratem, tylko prostokątem. To ma cztery boki, tam to ma cztery boki, co prawda różne długości, ale to już nie wnikajmy. Z tym miały dzieci największy problem. Różne zadania. I jak już mówiłem, to nie były takie banalne zadania, to były zadania, które wymagały trochę więcej wiedzy, trochę więcej umiejętności, ale też wyobraźni od dzieci. Skąd wzięłyście te zadania, w jaki sposób zostały tworzone te zadania? Bo to nie jest tak, że są gdzieś gotowce, z których można korzystać. To znaczy tak, yy, wzorowałyśmy się na portalach głównie yy, anglojęzycznych z pracy innych nauczycielek z innych przedszkoli. Inspirowałyśmy się tym, co zaobserwowałyśmy i przeważnie, powiem tak, jesteśmy tak bardzo zgrane, że pomysły i to, co buzuje w naszych głowach, czasami nawet się przykrzykujemy, tak? I ciężko nam jest dojść do głosu. Ale wspólnie, jedna da pomysł, druga, druga coś, coś doda, Szybciutko zadania. tak szkicujemy sobie na kartce, potem przenosimy to, robimy piękne plansze w programach. A te zadania są testowane na żywym organizmie, na dzieciach? Oczywiście. Ja nie tylko na własnych na dzieciach. dzieciach, ale są testowane też na dzieciach w przedszkolu. A również i na dorosłych A zapewne i na też dorosłych, są oczywiście. testowane. Czy dorośli sobie poradzą akurat z takimi zadaniami? Jak ma się ten poziom, który reprezentują dzieciaki na olimpiadzie i który muszą reprezentować do podstawy programowej Czy to jest oparte właśnie ten poziom, te zadania na podstawie programowej nauczania w przedszkolu? Bo wielu rodziców, których dzieci albo dawno były w przedszkolu, albo jeszcze nie ma ich w przedszkolu, to nawet nie myślą o tym, że dzieci w przedszkolu jednak no, czegoś się uczą. A to jest zerówka: tu się dzieciaki uczą. Tak jest. Tak, oczywiście my przez, w przedszkolu uczymy się głównie przez zabawę, bo wtedy dziecko jakby najwięcej chłonie poprzez zabawę. Jednak musimy powiedzieć, że poziom olimpiady wykraczał znacznie poza podstawę programową, w końcu to olimpiada to jaki to był poziom nie wiem pierwszej klasy szkoły podstawowej My myślimy, że czy nawet można wyżej Można można powiedzieć, że Pierwszy, pierwszej ale, a nawet wyżej tak, niektóre zaawansowane Można powiedzieć, że końcówki pierwszej klasy, tak? Czyli na, na końcu pierwszej klasy dzieci już mają można powiedzieć te umiejętności, chociaż tutaj nawet bym się zastanowiła, czy figury przestrzenne już w pierwszej klasie nie się wyżej. pojawiają. Ale dzieciaki mają tę wyobraźnie, jakoś sobie radzą z tym, niektóre sprytem, niektóre wiedzą niektóre umiejętnościami, bo tu wszystko było potrzebne podczas akurat tej olimpiady. Kto Wam pomagał? Bo wiem, że w tym roku w sponsorów obrodziło. Yy, powiem tak. Yy, nawet yy, muszę powiedzieć, że jestem troszeczkę wzruszona z tego względu, że nie spodziewałyśmy się. Mówi się często, że. Yy ludzie chcą coś w zamian. Proszę mi uwierzyć, że w tym roku nasi sponsorzy nic od nas nie chcieli. Po prostu chcieli nas wspomóc. Mieliśmy cudownych sponsorów, takich jak Kolejna Klocki, pizzeria For You, która obdarowała nas niesamowitymi bonami. Każdy dzieciaczek z wygranych drużyn otrzymał bony na pizzę z Kolejna Klocki były nielimitowane wejściówki. Tak samo Sala Zabaw Tęcza, nielimitowane wejściówki. E, drukarnia mm -hmm. Wielkoformatowa Gama e, zrobiła nam wspaniały baner, który reklamował nie tylko naszą Olimpiadę, ale również wszystkich innych sponsorów. E, niesamowity sponsor WSG, które nie dość, że obdarowało wspaniałymi prezentami dzieci, e, także postanowiło nagrodzić w tym roku nauczycielki, które, z Wycieńskiego Przedszkola to trzeba podkreślić, mm -hmm. które otrzymały vouchery w łącznej wysokości 2000 zł na studia podyplomowe. Kto tak. tam jeszcze był z tych sponsorów u nas? Kafe y, Ciacho, które przygotowało o, tak. nam poczęstunek dla dzieci. I wielu, przykąsek. wielu innych, słodkie, którym, słodkie którym gorąco dziękujemy. E, za rok kolejna Olimpiada Matematyczna, ale już się szykują dzieciaki. Bo dzieciaki jak, to jest? jak dzieciaki. Panie Na razie się opiekujecie tymi najmłodszymi, najmłodszymi tak. bo w ubiegłym roku, jak była pierwsza olimpiada, jak sobie wymyśliłyście właśnie te zmagania, to byliście opiekunkami, zajmowałyście się właśnie sześciolatkami, sześciolatkami tak. najstarszymi, te dzieci startowały. A teraz, no właśnie, sześciolatki już odeszły do szkół i maluchy. I dzieci się przygotowują już do przyszłego roku, czy jeszcze nie? Już Oczywiście, myślicie? Że tak, te zadania, które mamy, w tej, ten poziom bo absolutnie nie ale te zadania przerabiamy na wiek naszych dzieci. Czyli tak konstruujemy i tak dostosowujemy do wieku naszych dzieciaków. I muszę powiedzieć, że trzy- czterolatki. Fantastycznie sobie radzą z matematyką. Nawet nie wiedzą, że one robią tak zadania matematyczne, że uczą się tej matematyki. Pomało się przygotowują tak jest. do tego. Wszystko. Już od najmłodszych kreujemy lat my... sobie tak powoli dzieci, które na pewno za kilka lat będą mogły wystartować w Olimpiadzie. Dziękuję bardzo za rozmowę i bardzo czekamy dziękuję. na dziękuję bardzo. Olimpiadę za rok. I do, do usłyszenia.